Czekaj. Już? No. Siemanko widzowie, dzisiaj jest odcinek denerwowania Poli. Denerwujemy ją przez 2 godziny. Ej, stary. Nie, przez 24. Ej, to może być serio dobre. Dobra. Pole. Dobra, to zacznijmy może. Generalnie zaczęliśmy od wczoraj już tak naprawdę. No zaczęliśmy od wczoraj, ale teraz będziemy ją denerwować przez 24 godziny i no co no. W sumie to teraz ją denerwujemy tym, że się ociągamy, bo ono już tam czeka 10 minut, my byliśmy w samochodzie, ale Krystian powiedział, czemu kamery nie wzięliśmy. No i pojedziemy jeszcze na 6 piętro. Pojedziemy na 6 piętro jeszcze, denerwujemy Pole. Powiem wam, że ją jest łatwo wk***ić. No to jest... Zdenerwować. Kurwa. Trochę ciężej. Zdenerwować się jest łatwo i dlatego będzie piętro. Jest 6 piętro, wyjdziemy sobie, obejrzymy jeszcze widok i dopiero następnie wsiądziemy do auta i będziemy wsiadać do auta wolno i będziemy robić problemy. Dobra. Generalnie ja chciałbym wam powiedzieć, że Pola już od wczoraj ma problemy ze wszystkim. Uwaga, tam stoją. Grudzin. Jest, ja mam szerokokątny obiektyw, więc wam tak tego nie złapię, ale stoi tam. Patrz, już tam siedzi na fochu. Dobra, jedziemy teraz. Czy chciałbyś to obrać jakiegoś timelapsa ze strzeli? Na zero. Ja jeszcze szybko powiem, że od wczorajszego dnia, od momentu, gdy Pola się dowiedziała, że pan Krystian może nie wychodzić z domu w kolejnych dniach, jest już wk***ona i wk***a się na wszystkich. Dlatego będzie bardzo łatwo ją zdenerwować, szczególnie, że wczoraj denerwowaliśmy ją cały czas. Dobra. Zaraz zobaczymy. Dobra, wychodzimy. Powoli, nie spieszy nam się. Z 10 minut szybciej byśmy szli, jakby tak wiesz, bez denerwowania. Zaczynamy. O kurde, kurwa, tu coś odchodzi. Ja dole. Dobra, mam wszystko. Obiektyw. To jakieś bąki są. Skup się na drodze. Co ty taka dzisiaj w dobrym humorze jesteś? Aferzystka. Aferzystka w dobrym humorze. Co tam jęczysz? Ale co zafitował rower do stroju. Pyszne. Zawsze mi mama mówiła, że generalnie, wiesz, z przodu trzeba siedzieć, jak już jesteś dość bardziej starszy, co nie? Większy, co nie? I ja się zawsze tak kłóciłem z nią, ale słuchałem się jej. I potem, jak już byłem większy, to zawsze siadałem z przodu. Moja siostra była starsza, ale była mniejsza ode mnie, co nie? Więc to zasada dużego działa z przodu. No tak. Ja z tego roku życia przystałem. Ale nikt no nie pytał. Nikt nie pytał. Bo będziesz mnie k***ać. Kogo ona jedź. Jedź. Nie wiem, aferzystka. Wszystkich mnie denerwuje. Wszystkich, każdego. Dzisiaj walę samochód z tobą w domu. No? Poncia. Co jest taka pochmurna? Nie. Jak nie? Nie odzywasz się nic, nie powiadasz z nami. Nie wiem, o co ci chodzi, Pola. Jak zwykle nie masz humoru. Nie, czasami się zdarzy, że mam humor. No dobra, raz na miesiąc. Cały czas ma jakiś problem. Wiesz, no czasami są powody do problemów, a czasami ich nie ma. Aaaa! Sorry, mam takie ataki. Bardzo zabawne. No tak fajna atmosferka jest. Tak cichutko. A co sobie dzisiaj opi***lisz, Pola, na ząbek? Kurczaczka. Kurczaczka? No dobrze. Myślałem, że żabę albo psa. Luzik, wracamy do samochodu? Tak. Dobra, musimy coś nagrać, stary. Musimy ją wyprowadzić z równowagi, stary. No, stary. Ale tak wkurwić, bo ona na razie, jej taktyka to jest milczenie, stary. Tak, nagrywamy, że dzisiaj wkurwiamy, stary. Kogo? Nie. Jak myślisz, pomożesz nam w tym? No, też no, nie, tak. No, dobrze, ty nie jesteś jednak dziadu. Ty jesteś gość. Ej, dobra, jak coś, to nagrywamy luźnego vloga. Daj mi łyka w sumie. Dzisiaj nagrywamy w ogóle luźnego vloga. Kogo? Luźny vlog, mordeczko, wiesz co chodzi? A ty dajesz się tak dziewczynie? To by się dało szkoły świadczy, kolego. Co robisz? Co robisz? No nie idź do klubu, ja spadłem. Ja chcę się pobawić z Olasem, zostaw mnie. No to idź, no wejdź. No to co, siadaj. No chodź, no. No nie jeszcze się. Dobra, znowu odeszła, znowu ja. To się rozwali, stary, tam na dole ona ma ten. Musisz mieć dużo siły. No. A zamierzasz zacząć. Wiesz, że to jest pies? No twój, dolar. A zamierzasz zacząć ćwiczyć, Pola? Tak. Zrobimy razem dupę. Pokażę ci, jak zrobić lepszy tyłeczek. Papierka mi noży do siedzi z przodu. Dobra. W tej chwili. 3, 4. Ja. No ale wiesz, no... Przegrałem. Z dwojga złego i tak wyszło na dobre. Dobra, to ja siedzę od Gracka. Ty przyjął ci Krystian? Czy ty jesteś nie
normalny, my zjemy na dworzu. Ty chcesz ubrudzić samochód? Zostaw! Ale ja umiem zjeść. Nie, nie będziesz. Chodź, jak się posłuchała. Tylko stary, trzeba uważać na tą zupę, bo ona się wyleje. No, nie wiem, co zrobię. Zostawiam na zewnątrz. Coś tu chcę dla ciebie, gruszka. Dobrze, dziękuję bardzo. Aleksander. Smacznego! Smacznego! Przestań! Chcesz? Daj mi szamkę. Wyroli ci zaraz w twarz. Pokaż drugie. Chcesz? Chcesz? Kurczaczek. Uważaj, bo wylejesz. Uważaj. Ale co ty będziesz do mnie mówił? No i będę cię darł. Robię to gdzie chcę, bo jestem u siebie w samochodzie. Masz rację. Ponieważ w dziewku genealogicznym brat jest bliżej niż dziewczyna. Bo jesteście jakby, wiesz. Dopiero jak będzie jego żoną, to będzie... No to wtedy żona można. Moja, no ale wiesz... Serce moje... Ale wiesz, do żony to trochę brakuje jeszcze. Czemu nie kroisz jak świnia, wiesz? Jakiś świniak, w sensie pola? No. Nawet nie umie pokroić. Je jak małe dziecko. Jakby miała 5 lat. Czemu jeszcze jest świnia? Halo? Bo jest świnią. Nie no, żarcik. Pola, a stosowałeś się do moich rad? No, tak żeby mieć stalową banię. Jak idzie? Super to znaczy jak super? Co? No, zadaj mi zjesz, no. O Polciu, bo mam takie pytanie. Dlaczego kupiłaś pomadkę, czyli ch**ie co, od naczelnej z kamerki Wersor? Co? Taką. No Wersor jest oszustką i z kamerką. To mówiłaś o niej pomadkę? No. Nie to mówiłam. Tą z firmy Wersor? No. Zamówiłaś? Byłam sobie w Rosmanie i sędziałam. Kupiła. Dla testu. Dla testu? No co, ja bym... pokażesz to na Instagramie? Jak prawdziwa influencerka? Nieprawdziwa, bo sobie kupiła followy. Jesteś z tego... On tak. W sklepie kup follow nester.pl. A ty lubisz jeść kostek dużo? Nie. Pola, o której wracamy w niedzielę? Polson. Policja. O której wracamy w niedzielę? No i się nie dałem. Odezwiesz się do mnie? Co? O której wracamy w niedzielę? No nie mogłaś od razu mi powiedzieć, że nie wiesz. Zmarnowałem 2 minuty. Na dwie... To znaczy nie wiem. Właśnie, dlaczego nie wiesz? Mieliśmy wracać razem. Przyjechałem z tobą tutaj, pomogłem ci w niespodziance. A ty chuj, nawet mi nie chcesz odpowiedzieć. Musisz też, Pola, docenić czasami moje starania. Bo mogłem siedzieć w domu i mieć wyjebane jajca. A pokłóciłem się z mamą, żeby tutaj przyjechać. W czwartek, bo chciałem w piątek. Ale twoje widzimisię było w czwartek, więc przyjechałem w czwartek. Mogliście w ogóle nie przyjeżdżać. No nie mówię, bo ona ma mnie i tak w dupie. Kiedyś zrozumie. Jak ci pokasują te Instagramy i internety. Dobra, chcesz zupkę? Ej, nie chcę. Czemu? No nie jestem głodny, stary. No ja mam tak skurczony żołądek, że ja nie potrafię dużo jeść. Jest mi smutno, ojcie. Czemu? No przykro mi się zrobiło. Dlaczego? No bo no, mówiłem przed chwilą coś na ten temat. Zostałem niedoceniony. Przez jedną osobę w tym samochodzie. Postawić. Chciałem ją włożyć do kota. Nie, weź mnie. Weź mnie. Nie, no, Ola. No nie. Nie. Jaka jestem męczona. O Jezus. Dlaczego? Ja musiałam się wyrywać. Ona się zmęczyła, bo niosłeś ją. Nie, bo musiałam się wyrywać cały czas sobie. Jest zmęczona jak idź do kuchni już. Ale to tylko jedyne jej przechadzki po domu. Do kuchni i do pokoju. Dalson, Dalson. Dalson, Dalson. A potem przybiega pasiek w przepoconej kipasie. Przepocona kipasta przylatuje do pokoju. Nie, byłem na treningu. Dzień dobry wszystkim. Jesteśmy w dniu drugim. Nadarzyła się taka bardzo przykra rzecz. Mianowicie byliśmy w apartamencie, obudziliśmy się o godzinie 11. Ja po 3 godzinach snu, Olek po 5 godzinach snu, więc nie wyspani. Wróciliśmy tutaj do domu. No i umowa była taka, że zjemy sobie śniadanko, umyjemy się i się spotykamy z Krystianem i z Polą. Lecz Krystian i Pola jak zawsze postanowili lecieć w f***a, jak to robią codziennie, i spać do 15. Także my tu już siedząc o 12 czekając na nich, jest aktualnie już 12, podkreślam, jest aktualnie teraz 15:30 już, więc troszeczkę ten czas upłynął. No a
nadal nie ma na przykład, no tutaj chcę zaznaczyć, więc myślę, że możemy sobie taki prosty trik zagrać. Najlepszą bronią na wroga jest broń, którą on cię jakby, więc wiesz, dojeżdża. Jeszcze piętro chce po tak, więc oni teraz przyjeżdżają, będą tutaj za minutę, a ja no spokojnie co jeszcze, porobimy sobie coś bezpośrednio. To gdzieś będą. Już jadą? Jeszcze ich nie ma. Spokojnie, zaraz będą. My sobie tu będziemy siedzieć, Pola tam będzie się denerwować w samochodzie. Ja mam wywalone już w to. A jak on się nazywa? Weź powiedz, kto to jest? To jest pan Skur... To jest... Stary, szczerze? Z Pola. Czyli się widzimy generalnie za jakieś... Za jakieś 15 minut, 15. Nie no, za jakieś... Pół godzinek będziemy dręczyć. 7 godzin jeszcze. No, 7 godzin. I dzwoni do mnie, dzwoniła. Dzwoniła do mnie, widzicie? Dzwoniła do mnie, nie odebrałem. Teraz możemy potańczyć i ją pof***jać. Popatrz przez okno, czy już jest. Jeszcze ich nie ma. Wyraź swoje niezadowolenie. No jestem oj nie no! Wylogowałem się niechcący! Skurw! A ty jesteś debilem. Widzowie, patrzcie. Wchodzicie na kanał Olas. Generalnie wchodzicie i sobie na przykład puszczacie taki snippet. Nie przyjechali. Dobra, przyjechali, grupę idzie się pakować, ZW. Zostaliśmy oficjalnie widzowie przechytrzeni i odjechali. Pół godziny siedzieliśmy tutaj i odjechali. Mamy zamawiać Ubera? Nie. No, ale wy podobno odjechaliście. No, jesteśmy na maku, stary, bo jesteśmy głodni i czekamy. A, okej. Okay. A to za ile będziecie? No, 3 minuty, chcecie coś z maka? No. Jedzie Gruzin, zaraz wchodzimy do Gruzina i zobaczycie, co się będzie działo. Dobrze, świetnie, świetnie, tam jedzie. Halo. Gdzie jesteście? No tu stoimy, stary, bo tam miejsca nie ma. Jak to nie ma miejsca, jak tu jest wszędzie miejsce? No chyba pod blokiem, zaszlabany. No nie, no tutaj na parkingu. Nawet teraz ktoś wyjeżdża. K***o dalej. Dręczymy go. Nie ma z nami k***a lekkiej gry. Jest tylko ciężko. Gdzie jest ten debil? To jest tak naprawdę Tesla. Ja jestem Dabi, on jest Abi, a ono jest Srabi. Siema Srabi. Pokaż swojego Instagrama. Nie mam. Palcem. Pokaż palcem swojego Instagrama, będzie w montażu. Pola lubi. No, Pola! Nie. Czemu? U Mikołaja tak zrobiła. A u Mikołaja tak robiłaś? Nie zadał Mikołaj tego. Tak, pokażę tak. No to zrób. Nie. Czemu ty nie się pokaż. Jesteś niemiła. Nie. Nie wykonujesz moich poleceń. Ale co ja jestem, żeby wykonywać no, wszystkie swoje poleceń? Tak, bo tutaj nagrywam materiał, wideo i ja jestem kamerzystą, więc musisz słuchać poleceń. Kamerzystą. Co? Tak. Pokażesz tym palcem tego Instagrama? Ja się wstraszyłam tej kamery. No jak możesz do siebie straszyć, odwracając się do kamery? Bo nie wiedziałam, że centralnie na mną ją trzyma. Pokażesz? Kurwa, jak zrobiła Mikołaja, Mikołaj nie dodał. To k***a mniejsze buty zakłady, a nie k***a triple S'y zakładasz, które są k***a... Nie, bo mogłem założyć Jordany, ale nie. To k***a trzeba było w Polsce założyć. Jeszcze raz wyjaśnij, jak, w jaki sposób on... Dzień dobry. W jaki sposób on... jadam kocopoły, głupoty. No, zaraz ci powiem. Słyszysz? Bo nie chcę się trzymać. Co tak podziwiasz? No robię sobie zdjęcie, bo patrz, jakie ładne słońce jest. A, i to jest pan Maruda, pokaż go. To jest Maruda, niż się zabawy dzisiaj, ponieważ cały czas ma problem i pokaż jakie... Chodź ze mną. Proszę zobaczyć, on zawsze ma problem siadać z przodu, bo mówi, że ma... nie może butów wyjąć z tyłu. I zamiast założyć te Air Force, które są takie małe, zakłada takie wielkie... Ej, ale jak w Team X, tak nazwy i te inne. Bo co? No nie, gadam po swojemu, zawsze do niego tak gadam. Ale gadasz do kamery, jak one, kingowe tiktokerki. Nie, to jesteś p***nięty na łeb w takim razie, człowieku. Nawet nie chce mi się z tobą rozmawiać. Wiem, obraź się i popatrz jeszcze, że powiedziałem ci moją opinię. Dobrze, to może cięcie, proszę państwa. Tu widzę, że nie najlepsze macie warunki do rozmów. Słuchajcie, ja już prawie zasnąłem, oczekując na Krystiana i Pola, którzy jak zawsze śpią do 14, ale zamówiłem sobie prosto z Kalifornii, tym razem sushi. O, ale fajne saszłyczki. Saszłyczki fajne.
Dobra, zjemy sobie to i zakładam, że jak zjem, to nadal ich nie będzie, bo... Też tak, myślę. Bo są... nie szanują mojego czasu. Nie szanują? Nie szanują, nie szanują. No to przejście. Chodź pole ostatni raz, bo już zaraz jedziemy. Jessica stoi, znaczy siedzi z przodu. No słuchajcie, jak zaraz popatrzycie, to ona siedzi tak w tym golfie, jak taka typowa wieśniara z wioski. Z remizy zabrał ją, kurwa wieśnia. Nie? W zamianie miejsc, chyba nie jest chętna. Ej, a co teraz z bagażami? Bo one są duże i będzie niewygodnie. Wiesz, krótkę wsadzę. Możemy pojechać do mnie tam na ten, na siłownię. Zostaw bagaże. Najwięcej miejsca z przodu i uwaga, co? Gówno! Walizki musimy mieć tutaj, pokaż Olek, pokaż jak się prezentuje. Chuj, dziad i nie kupił golfa, co ma p***e w bagażniku jakieś specyficzne bajery, szmery i się nie da nic tam znaleźć poza kurtkami. Pola! Co? Pola, amigo! Co nie, parę nie chcę. Kopela! Nic nie robisz cały dzień, masz problem jeszcze. Nie rozumiem cię, kobieto. Naprawdę? Żal mi ciebie. Nie robisz nic cały dzień. To jest niedorzeczne. Jak ty tak możesz żyć? Co? Gówno. Gówno jej powiedziałem, słyszałeś? Tak. No, dopij do końca, tam jest chyba łyk jeszcze. Nie chcę się tego nosić. Polcia! Z tą kamerą. No, ale o co ci chodzi? No, to już mnie nagrywa. Dlaczego dzisiaj nie masz kaprysu na kamerowanie? Musisz się przyzwyczaić do bycia influencerką. Tutaj Instagram? Tutaj Instagram. No, za lando. Pokaż Instagrama swojego. No tak, pokaż paluszkę. Macie mojego Instagrama! No pokaż swojego Instagrama. No bo chcę wasze Instagramy wkleić. Pokaż. No to se pokaż! No pokaż, nie tokaż! Ty no, masz pokazać. To jest dziadka golf. To. Golf. No to pokażesz? Nie. Pola nie wchodzi, bo to wstęp plus 17. Spoko, to dobrze, że Olas ma 17. Trudno na kalkulatorze wpisać 66. On tak robił, żeby nas ryć numera dostatnie. Pola! A co? O, gówno!